Dzień dobry, mamy poniedziałek, ruszyłem, jadę na załadunek, mam być na godzinę 8, jest godzina 6.51, powinienem być wcześniej, bo do miejsca załadunku mamy 32 km, także jest ok. No i co, fajnie, że mam na 8, bo może uda się załadować to na tyle wcześnie, że dojadę dzisiaj do takiej miejscowości Valenciennes, gdzie jest parking strzeżony, a mam stać właśnie na parkingach strzeżonych. Ale stąd mam 500 ponad kilometrów, także pasowałoby, żeby mnie załadowali szybko, sprawnie. Ja będę musiał spiąć ten towar później i w drogę. Prawdopodobnie na czwartek będę musiał być w kraju, a mamy, mówię, poniedziałek i do celu 2030 km. Także to nie będzie tutaj jakiejś takiej jazdy turystycznej, że tak powiem, tylko normalny, sumienny tydzień pracy. Także zapraszam w drogę powrotną i pozdrawiam. Mamy jeszcze kilka kilometrów dosłownie do firmy. Tutaj mnie tylko czeka taki dosyć ostry skręt w prawo. Ale to też dziwne, bo nawigacja, o, proszę, palmy rosną na nawet. Końcu drogi, w domkach, skręć w prawo, w ogródkach. D812, ładne miasteczko, bardzo ładne. I nawigacja mnie inaczej puściła na firmę, inaczej widzę, kieruje mnie z firmy. To jest ciekawe. Skręć w prawo. O, tutaj będę się musiał połamać. Okej. Dobra, jedziemy. No dobra, i teraz cały czas prosto. Dobrze, i zaczynamy wjeżdżać już w rejon tej strefy przemysłowej. A, to jest tak mega ciasno. Te krawężniki mnie po prostu tu rozbrajają, powiem wam. Znaczy nie jest ciasno, ale te wysokie krawężniki takie, to jest przerąbane, bo jak się najedzie obciążonym samochodem, naczepą obciążoną na taki wysoki krawężnik, to można zerwać gumę, podbić nawet felgę. I teraz tutaj będę przejeżdżał nad autostradą, którą jechałem wcześniej. I jeszcze mamy kilometr, także zapraszam do jazdy ten kilometr ze mną, aczkolwiek to będzie po samej strefie. O, tędy się jechał. Po 300 metrach skręć w prawo, Megreze, następnie skręć w drugą. Tu prawdopodobnie można by było przyjechać od innej strony, krótszą drogą. Tą, którą ja właśnie będę wracał. Tutaj też skręć w prawo, następnie skręć w drugą przecznicę w lewo. Co tutaj? Duża ślepa uliczka jest. Chyba zobaczymy. Kurde, ale słońce daje. Druga przecznica w lewo. Czyli to tam dalej. Po 150 metrach skręć w lewo, a w nudy plecy. A, bo tam dalej już nie można wjechać. Przejdź przez rondo i zjedź drugim zjazdem. No to skręć w lewo, teraz, następnie. Będzie.
No i widać było, jak tutaj nawigacja mnie poprowadziła. No kurde, właśnie to było to, co mi tak nie dawało spokoju tak naprawdę. Co mi tak nie dawało spokoju, że w miasteczku jesteśmy, musiałem zwolnić. Bo mówię, kurde, prowadzimy jedną drogą, a powrót drugą. A mówię, dobra. No i widzieliście, podprowadziła mnie do firmy, co prawda, ale się okazało, że... Skręć w lewo. No niestety 2,1, jakaś bramka specjalnie tam była postawiona i nie można było pod nią przejechać, bo to było dla osobówek. Także wracam się tą samą drogą, którą jechałem. Mam jeszcze co prawda pół godziny zapasu, ale no to jest na samo dzień dobry taki nieprzewidywalny właśnie ząg. I to właśnie pokazuje, że nie należy wierzyć do końca nawigacją. A jak sprawdzałem dojazd tędy, to nie było tam na Google'ach wtedy tego, jak to się nazywa. No nic nie widziałem, że jest coś nie tak. Też prowadziło. Bardziej się zastanawiałem, czy ten mostek nad autostradą, czy on będzie przejezdny, ale też nie było tam żadnego znaku. Dlatego to było takie zwodnicze. No, na szczęście wycofałem i jest ok. Jedziemy teraz tą inną drogą. No dobra, dojechaliśmy jakoś, ale powiem wam, że Tom tutaj się tak gubił, cały czas wracał mi na złą drogę. Dopiero jak już teraz na ostatnie już nie miał, można powiedzieć, wyjścia, to dopiero wziął i pokazał prawidłową drogę, bo już nie miał wyjścia. I to było właśnie dziwne, bo tu dojazd z tej strony jest idealny. Naprawdę jest idealny dojazd. To jest chyba ta firma po lewej stronie. Gelin. Tak jest, to jest ta firma. Po 200 metrach przejedź przez rondo. Także jesteśmy na miejscu, a ja wam pokażę, z której strony on mnie chciał doprowadzić. Przejedź przez rondo i zjedź pierwszym zjazdem. Bo tutaj następnie będzie to. Ja tutaj byłem przy samej firmie, tylko z drugiej strony. O, tam jest ta bramka 2 metry. I tam byłem, z tamtej strony. Widzicie? To jest takie spryciarskie, że tam właśnie doprowadził mnie Tom. Zobaczcie. Z tej strony kazał mi wjechać, a tam jest bramka 2,1 metra. Dobra, teraz trzeba by było tutaj wjechać i tu podobno trzeba wbić kod jakiś i wjechać na wagę chyba. Zaraz zobaczymy. Ale gdzie tutaj wbić numer rejestracyjny? Tu jest waga. No nic, zobaczymy. Ok, otworzyli bramę. Teraz wjadę na wagę i prawdopodobnie będę musiał tutaj wstukać numer właśnie rejestracyjny. Zaraz zobaczymy. Tak, jest coś takiego. O. Dobra, i tutaj tak, numer. Dobra, 1440. No i mówi no ticket. Zawołałem gościa, bo tu kurwa nic nie po... Kurde, przepraszam, nie kurwa. Nic nie pokazywało. No i co, stanę tutaj i pójdę do biura. Tu się zatrzymam i pójdę po prostu do biura. I zobaczymy, co mi powiedzą. Okej, czyli najpierw trzeba podjechać pod rampę numer 15, a później po załadowaniu jechać na wagę. Towar jest tutaj, z kolegą rozmawiałem, ładował się to chyba 2 tygodnie temu, powiedział. Niewdzięczny do jazdy, po prostu to, co będziemy wieźli, jest sypkie i można to sobie spiąć. A i tak to, i to jest zaplombowane, także później już nie można tego dociągnąć w żaden sposób, no bo jak? Trzeba jechać bardzo ostrożnie z tym. I mówi, to później jest właśnie taki problem, bo jak jest coś sypkie i się ściągnie pasami, to później się okazuje jednak, że no, to się gdzieś tam przesypuje, to tak jakbyśmy musieli worek z ryżem
spiąć, on się tam, ten ryż rusza w środku i niestety towar się nadda. Papier, jak miałem teraz ostatnio wielkie role, no to tam jak mocno ścisnąłem, to się nic nie stało. A tutaj worek można ścisnąć bardzo mocno, tak jak te ziemniaki ostatnio. Ale tak się poprzesuwa i pas się poluźnia. A to jest jednak do przejechania 2000 km. Nie mało. Także dobra, jadę pod rampę numer 15. Jak patrzyłem, że tam podjazd pod tą rampę, to nie jest aż taki hop-siup, bo waga jest przed tą rampą. Także będę musiał się tam trochę powyginać. Ale już nie będę tego nagrywał wam, bo nie ma czasu troszeczkę, żebym ja tutaj montował to wszystko. Skręć w lewo. Aczkolwiek zobaczę, czy się uda, czy nie. Może wezmę, nagram. Dobra, może się uda to nagrywanie, zobaczymy. Rampa numer 15. No tu by było pięknie, jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Te miejsca, a tu mnie gość prowadził pod 15. Także to jest tak trochę nie za bardzo. No ale mury są wielkie, ja wielkie. Strasznie są duże, powiem wam, te krawężniki wysokie. Czternastkę byłoby na pewno trudniej. Wielkie są strasznie, powiem wam, te krawężniki. Z górki. Dobra, ja pójdę otworzyć i zobaczę, jak mi to idzie. Dobra, zrobię tutaj kółeczko takie. Pewnie jadę pod prąd, ale muszę wjechać na wagę. Mógłbym jechać, powinienem tak naprawdę chyba jechać w koło. Wjechał teraz tutaj na wagę? Nie wiem już sam, jak to ogarnąć. No chyba też tak zrozumiał jak ja, no bo mi kazał wjechać poza ładunku. After mówił, no to rozumiem, że to jest poza ładunku. No ja wjadę teraz sobie. Zresztą widział mnie, no to nic nie gadał, tak? Jak mnie ładowali. Tym bardziej, że mówię, namieszali dzisiaj. Rampa 15, ustawiłem się pod 15, a on przychodzi i mówi, nie 15, tylko 14, a widziałem jak pisał 15, jeszcze mówił 15, jakby mi mówił tylko 15, to mógłbym jeszcze, że może się przesłyszałem, że może 14 i tak dalej, ale nie, no a tutaj są te rampy, widzicie, no. Tutaj. Także podjazdy są w miarę, no najgorsze te są tutaj 13 i 14, one są najbliżej tego murka, tego murku,
I tam tu przeszkadzają, ta waga trochę przeszkadza, no ale można wjechać. Tu jest duży parking, na którym można sobie stanąć. Także czekam, aż kolega odjedzie. Tutaj kolega wjeżdża pod trzynastkę, pod właśnie tą rampę taką niewdzięczną, bo ta rampa jest najbardziej schowana i na dodatek jest, no widzicie, ja byłem pod czternastką, a on wjeżdża pod trzynastkę na tą rampę najbardziej taką, ale to jest doświadczony kierowca, tak spoko. O, i teraz tutaj muszę wbić ręcznie numer rejestracyjny. OK. 24 400. O. Tam masz murek, już nie cofaj dalej. O, tak jak teraz, tak jak teraz. O właśnie, i prosto i będzie gitara. No, muszę się wszystko pościągać. O, 38 840. Dobra, jadę dalej. Bo muszę teraz chyba, rozumiem, że wjechać. To biletu chyba to ja żadnego nie biorę, kurde. O. Jest jakiś ticket. Jest, dobra. To ticket musiałem wziąć. Jasiu, tutaj później bilet trzeba już wziąć. Na końcu. Dobra, jedziemy w koło. Tu jest biuro w ogóle. Jedziemy w koło wolniutko, żeby to później pospinać. No ogólnie firma bardzo ładna, ładnie to wszystko wygląda, przyjazna, taka dla jazdy ciężarówką, nie jest ciasno, jest wszystko fajnie, jedynie ta rampa 13 i 14 jest taka troszeczkę upchana i wąskie są te rajki z tych betonowych murków. I teraz się ustawię tutaj tyłem, sobie wjadę i będę spinał ten towar. Za głęboko jechać, bo tam jest już, że tak powiem, ta woda taka, wiecie? Nie można za głęboko wjechać, żeby nie wjechać właśnie. No i słońce razi, kurde. Żeby się nie wpieprzyć do wody. No nie, tutaj będzie chyba źle, ale zobaczymy zaraz. Dobra, jest załadowane, pospinane, 19 palet. Teraz jeszcze zostało mi się 4 palety do spięcia. Plombę założyć. Jeszcze pomogę tutaj Jaśkowi, to jest zapakowany. O, taka plomba metalowa. Tył spięty, a z tyłu wygląda to tak. Zasunę linka celna, plomba i do Jaśka pomogę pospinać. Ok, ruszamy. We dwóch jedziemy.
na samo miejsce rozładunku we dwóch. Tutaj kolega jeszcze się został pod rampą numer 12. A my we dwóch jedziemy, ja z Jaśkiem. Na końcu drogi skręć w prawo, następnie skręć w lewo na rondzie i zjedź drugim zjazdem. Przed nami droga taka sama jak w tą stronę, co jechałem. Będziemy jechać, przypominam jeszcze raz, przez most normandzki. Przez skręć w prawo, Belgię, następnie Holandię, skręć w lewo na rondzie, Niemcy i wjeżdżamy do Polski. Prawdopodobnie we czwartek będę na miejscu. Może ja pokażę, bo cały czas widać mój samochód, tylko tutaj tak naprawdę deskę rozdzielczą, kierownicę, a nie widać jak samochód łamie się tutaj w tych rondach i tak dalej, w zakrętach. Korzystając z tego, że przede mną jedzie kolega, to może pokażę właśnie jak wygląda z tej perspektywy, jak ja teraz jadę, właśnie wchodzenie w rondo, w jaki sposób, gdzie trzeba odbić, żeby nie najechać na krawężnik i może to będzie lepiej widoczne. Po prostu jak się skręca w prawo, trzeba dobić do lewej strony, jak się skręca w lewo, trzeba dobić do prawej strony i nie skręcać od razu, ale jeszcze chwilę pociągnąć wzdłuż krawężnika, tak żeby jak najgłębiej wyciągnąć cały zestaw. Pozwolić mu wejść w ten zakręt, żeby nie ścinał. O, i teraz tu kolega zjeżdża do prawej strony. I sobie tutaj dopiero skręci w lewicę. Prośbę chciał Robert stanąć na notkę na tej przemysłówce, to tu nie ma gdzie. No, nie mogę tutaj, kurde, gadać teraz do niego, zaraz. No właśnie widzę, że na rondzie stał, nie? Nie ma miejsca. No i to CB jest dzięki temu, znaczy jest dobre, bo mówię, można zawsze się jakoś skontaktować, nie? Czasami było tak, że ja jechałem z jakimś innym kolegą z firmy i po prostu gadaliśmy przez całe Niemcy, non stop. Gdyśmy trajkotali jak dwie przekupki. Skręć pierwszym zjazdem D18. Skręć w prawo na rondzie i zjedź pierwszym zjazdem. Z takim ciężkim ładunkiem, o, Fougères, miejscowość Fougères, jechaliśmy przez nią i właśnie przez tą miejscowość przebiega teraz Tour de France, bo przypominam, że właśnie kilka dni temu we Francji, w Brytanii zaczął się Tour de France. Także na szczęście my nie gonimy ich, oni nie gonią nas. Ale są za nami, jeżeli chodzi o peleton. Na pewno jedą innymi drogami, a nie autostradą. Ale przez pewien czas właśnie ten sam kierunek będzie, prawda? I my na autostradę sobie wyskoczymy za momencik i cegła na gaz i do Valenciennes. Dosłownie mamy tam 500, chyba teraz już będzie 500 km. No i zobaczcie, to jest strefa przemysłowa, dojazd na strefę przemysłową, nie ma gdzie stanąć, nie ma tam takich miejsc. Ewentualnie tu po prawo, albo tak jak tutaj ten kierowca, no ale to jest trochę takie niebezpieczne, bo stoimy w lesie, sami, przy samej ulicy, ani wody, ani toalety, no, tak trochę jak dziady. Trzymaj się prawej strony. Dobra. Mówię, jak się jedzie z takim towarem, to trzeba jak najrzadziej się zatrzymywać. Po prostu cały czas, chociaż toczyć się, ale się nie zatrzymywać. Bo rozhuśtać później taki zestaw, to już jest straty na paliwie, czas przede wszystkim. No i A84 w prawo na autostradę i później już teraz co? No nudna jazda. Tutaj widać jaki zajebisty Citroen. Zobaczcie, no piękny, piękny Citroen. Wcześniej tego kierowcę widziałem, jak wygląda, to ten starszy facet w słomkowym kapeluszu. Zajebiście, stare auto, klasyk.
No dobra, także dojeżdżamy do mostu normandzkiego. Normandzkiego. Most Normandii. Za dnia. Ostatnio jechaliśmy tędy bardzo, bardzo wczesnym rankiem. Także to nie było, nie było tego, co teraz. Nie było tego tak widać. Teraz się nagra właśnie tutaj ładnie rzekę. Z daleka, jak to wszystko wygląda. I z tej perspektywy przede wszystkim. Także zaraz Wam to pokażę. Zresztą, jak byłem teraz, nawet już nie na samym moście, bo tam nie wszedłem, ale jak byłem tutaj, że tak powiem, na samym początku mostu, to głowę chciało urwać to wiatrzysko. A co dopiero, jak się jest tam na szczycie, jedzie na pusto na przykład i dmucha, prawda? A widzicie, czyli tu można przechodzić. Tutaj można przechodzić, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten most, bo tutaj jest przejście. Tu rowery. Ale też naszpikowane jest tymi kamerami. Też naszpikowane kamerami. No i wjeżdżamy właśnie na most Normandii. Po lewej to wygląda tak. I teoretycznie to jest kładka, to jest chodnik, to żółte, a obok jest ścieżka dla rowerów. Po prawej stronie płynie Sekwana. Zobaczcie, ja podjeżdżam tutaj pod ten most z prędkością 46 na godzinę. Spójrzcie, tam jaki statek. A tam daleko jest port w Havre. I tam jest już kanał La Manche. Tam na horyzoncie jest kanał La Manche. Fajny widok. Sekwana tu musi być naprawdę dosyć głęboka, jak taki statek tędy płynie. Spójrzcie teraz tam. Jesteśmy strasznie wysoko, powiem Wam. Bardzo, bardzo wysoko. No i teraz zaczyna się zjazd. Jakie rozlewiska są w ogóle. Jak ta Sekwana tutaj, tu wszędzie, gdzie to jest zielone, To są rozlewiska, tak naprawdę. I bagna. Teraz mamy zjazd i później się będziemy człapać z powrotem, jak zapłacimy już na tych bramkach 5,50, to będziemy wjeżdżać z powrotem tam na tą wielką estakadę. Dojeżdżamy tutaj do zjazdu i za 800 metrów są bramki z opłatami. Ta estakada też robi wrażenie. O, są rowerzyści i proszę, bardzo taki człowiek sobie tutaj rowerkiem przejedzie tym mostem. Niebezpieczne trochę, bo widziałem, że tak jak teraz ja jechałem, to była otwarta ta dwa pasy, a w tamtą stronę jeden pas jest otwarty, także jest bezpieczniej, bo ten jeden pas jest zamknięty, ten skrajny zewnętrzny, i wtedy jest bezpieczny dla takiego rowerzysty, bo nikt mu tam nie jedzie. Dobra, i teraz tu się zatrzymamy. Pobiorą opłaty. O.
No i tam jest parking, na którym wtedy nocowałem. O, to jakie renówka, to jest elektryczne w ogóle. To coś. A tu jest parking po prawej stronie. Oj, kolega to tam wydarł daleko, wow. Już jest na tej estakadzie, ja go tam już widzę. I teraz spójrzcie, kolejna atrakcja, czyli jazda takim mostem. Tylko tutaj mówię, to jest strasznie mocne podjazdy. Tutaj pali jak smok ten samochód. Ale auta wyglądają jak tak zwane resoraki. Tiry tak nawet wyglądają, jak tam ta kamerka nagrywa, no to widać, jakie to wszystko jest malutkie. Nic nieznaczące, jakby to dosłownie były zabawki. A tu cały czas wieje. Rękaw po rękawie widać po prawej stronie. Zredukowało na 10 bieg. Tak wygląda po mojej lewej stronie. To jest miasto Havre. I po prawej. Podjazd jest 6%. Tam port jakiś jest daleko. Podjazd ma 6%, także nie mało. Zastanawiam się, no nie mogli tutaj zrobić niższego tego mostu. Teraz będzie zjazd 1 km 6%, bo przepływają przecież tutaj różne jednostki pływające i to musi mieć jakiś prześwit. No, na pewno nie pływają, chyba że pływają tak wysokie, że ten most musi być aż tak wysoki. Teraz zjeżdżamy. Teraz jest spalanie 0 litrów, ale tylko dlatego, że jest hamowanie silnikiem. I takim oto sposobem przejechaliśmy przez Sekwanę. Przede mną dzisiaj jeszcze, zaraz zobaczymy ile kilometrów, 290 kilometrów. Jeszcze 290 kilometrów i się zatrzymam w miejscowości jak ona się nazywa? Valenciennes na parkingu strzeżonym, bo mam taki obowiązek. Po 100 metrach skręć w prawo. No jesteśmy na parkingu Valenciennes, to jest parking strzeżony. Bardzo dużo miejsca, także za chwileczkę tutaj się gdzieś ustawimy i na dzisiaj kończymy dzień.